zgotowaliście świetną, widowiskową końcówkę na koniec meczu. Spodziewaliście się takiego trudnego spotkania ze strony Kinga? Tak, tak, spodziewaliśmy się ciężkiego spotkania, ponieważ King pokazał, że to nie jest jakaś słaba drużyna, która wszystko przegrywa, tylko wygrywa na przykład z najlepszymi jak z Toruniem. Ciężki mecz z gatunku. Szczęście nam zawsze się nam ciężko grało, nie wiadomo dlaczego, no ale tak jest, najważniejsze jest wygrane na punktem, tyle. W trzeciej kwarcie słyszałam, jak z boiska Krzysztof Szubarga krzyczał: panowie, cierpliwie. To zaowocowało i przyniosło taki wynik? Wydaje mi się, że tak, że na końcówce ta chłodna głowa, dobre decyzje zaowocowały tym, że wygraliśmy. Schodziliście po pierwszej połowie przegrywając i trzecia kwarta, szczególnie po połowie trzeciej kwarty, sędziowie dyktowali rzut wolny za rzutem wolnym. Chcieliście grać dużo bardziej agresywnie. Rzeczywiście tak faulowali się tych kolegów z Kinga? Tak, tak. No, powiedzieliśmy sobie, że za miękko gramy w obronie. Też dużo punktów straciliśmy w pierwszej połowie, no ale poprawiliśmy tą obronę, więc jest najważniejsze, że wygrana. I dzisiaj postrzelał pan z łuku, trójki wpadały. Świetny prezent wygrana, świetny prezent na święta. Tak, no najważniejsze, że zakończony rok, ten stary zwycięzca jeszcze. Zobaczymy, jak będzie w Anvilu, ale na pewno powalczymy. No i dwie strzały udało się wyciągnąć, ale mam nadzieję, że będzie ich więcej. Teraz 26 mecz z Anvilem. Macie przerwę świąteczną, czy jednak spędzicie święta na hali? Nie, święta na hali. Fajny mecz, fajnie, że gramy święta. Bardzo dobry mecz dla kibiców. Dwie najlepsze drużyny z czwórki, więc fajnie się będzie to oglądać. W takim razie życzę powodzenia w świątecznym meczu, udanych wesołych świąt. Dziękuję bardzo za rozmowę, a my wracamy do naszych komentatorów. Dziękujemy bardzo.